Piknik patriotyczny przy lubińskim lotnisku odbył się w ramach ćwiczeń i doskonalenia ratownictwa technicznego. Możemy na spokojnie, prawda, przyćwiczyć, bo przy takiej akcji no niestety nie mamy na tyle czasu, prawda? No, te umiejętności wtedy muszą być już, że tak powiem, perfekcyjne. Tutaj możemy sobie przećwiczyć i te nasze niedoskonałości, błędy po prostu poprawić, nie? Dopracować to wszystko, no, że tak powiem, do perfekcji. Przy okazji wszystkim tutaj ludziom, którzy przyszli na nasz piknik, jesteśmy w stanie pokazać, jak ciężka i niebezpieczna jest praca strażaka. W ramach ćwiczeń strażacy najpierw podpalili 4 samochody, a następnie rozpoczęli działania ratowniczo-gaśnicze. Ewakuowali rannych oraz przystąpili do gaszenia płonących pojazdów. Było cięcie samochodu, teraz samochody się palą, no i to tak jak na prawdziwej akcji. Choć auta były prawdziwe, na szczęście nie należały do żadnych właścicieli. Wraki ze złomowiska, tak? Udało nam się je pozyskać od tutaj z okolicznych złomowisk. W pikniku uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie oraz Ochotnicza Straż Pożarna ze Ścinawy i Zimnej Wody. Piknik zorganizowano po raz pierwszy, ale jak mówią organizatorzy, z pewnością nie ostatni.